Brawo, pierwsze miejsce. No. Medale za chwilkę. Proszę Państwa, ja jestem, byłam przewodniczącą Przemyskiej Rady Seniorów. W drugiej kadencji postanowiliśmy, w związku z tym, że w Przemyślu wiemy o tym, że w 1958 roku Karol Wojtyła z młodzieżą spływał z Przemyśla do Leżańska. Spływ trwał 4 dni. I no, ale my tutaj, ponieważ żeśmy już upamiętnili tą rzecz kamieniem na przystani, gdzie jest właśnie wypisane, że Karol Wojtyła właśnie wypływał z młodzieżą 19 lipca 1958 roku, to z tego miejsca postanowiliśmy zrobić właśnie spływ. Z tym, że w związku z tym, że to jest trasa jak najkrótsza, no to właśnie pierwsze takie przystany, gdzie można się zatrzymać z kajakami, to są właśnie Wyszatyce. Doszliśmy do porozumienia z panem i wójtem, i z panem sołtysem. No i właśnie tutaj zawsze już drugi raz kończymy spływ. Spływ trwa około, właśnie zaczęliśmy o 10, w tej chwili jest 20 po trzeciej, więc tyle trwało to nasze spływanie. Pogoda bardzo piękna, pięknie dopisała i w tamtym roku, i w tym roku. Dlatego zachęcamy, żeby jednak pamiętać o tym, że nie tylko po Mazurach czy po Bieszczadach, ale także po naszym sanie na odcinku Przemyśl-Leżańsk Karol Wojtyła spływał z młodzieżą. W takim razie, proszę Państwa, zapraszam, ponieważ to już jest drugi spływ, bardzo byśmy sobie życzyli, żeby ten spływ dalej był kontynuowany. I w okresie lipca, zwłaszcza są wakacje, ładna pogoda i tą trasę, tą najkrótszą trasę Karola Wojtyły powtórzyć. Dobrze, dziękuję. Wydaje się, że do Wyszatyc nie jest tak daleko, ale tu są na to sam płynie za tak. To nie jest opłanie, dawno nie spływałem, a więc na pewno brzeg się zmienił. Uważam, że piękniejszy jest po prawej stronie, ale tak się jest. Woda, można powiedzieć, że umiarkowana. Na troszeczkę to było jeszcze na wiosło. No i co, pogoda nam się udała, wszystko jest elegancko. I Benito? Nie odmienia. To jest imię Benito. Zdarzenie Benito dla Zowca. Dziękuję bardzo. Było bardzo fajnie. Pogoda piękna. No, przyroda, naprawdę. Zapraszamy. No, pogoda dopisała. Równie w tamtym roku też było przepiękne. No, dobra.